Dobry wieczór. Spotykamy się ten 16 raz. To zna poprzednie wydarzenia. Ten wie, w jakich kłopotach znajduje się społeczeństwo spokrewnionych. Jak zawsze ja, Arch, poprowadzę dzisiejszą noc. Jest to rozdział 16 o nazwie Na ostrzu noża. Wrócimy do tego feralnego spotkania, do tego przymusu, który Nikita się pchnął. Nikito, twój ojciec otworzył ci drzwi. Czy możesz opisać, jak twój ojciec wygląda? Oczywiście. Ojciec jest niskim człowiekiem o czarnych, wręcz brązowych włosach, przypominających roztopioną mleczną czekoladę. Ma ostre rysy twarzy i prawdopodobnie wygląda teraz na bardzo zatroskanego tym, że o tej godzinie ktoś puka do drzwi. Twój ojciec w piżamie, biało-niebieskich pasach, dół i góra. Nikita, to ty. Witaj, tato. Moje oczy, ty, gdzieś ty był, tyle nie rozmawiali. Tyle rzeczy się zdarzyło. Mogę wejść? Chodź. Zupy jakiejś matka narobiła wczoraj rosołowe, zjesz. O, już tak późno, to ja nic nie jem. Zjesz. Siadaj, tato... chodź do kuchni. No chodź. Widzisz... Nie chcę robić. Mieszkanie jest raczej małe, przestronne, spokojne. Widzisz za żaluzji, niezbyt dokręconych, już wychodzące słońce. Niebezpieczeństwo. Tato, posłuchaj, ja muszę się bardzo gwałtownie przespać i... A coś ty w domu? Czemu do domu nie pojechał? To jest naprawdę bardzo długa sytuacja. Znaczy, bardzo długo bym opowiadał. A powiem jak wstanę natychmiast. Po prostu było mi tu bliżej. Jest jak uśmiecham. Nosi swoje krzaczaste brwi. No, można ci polówkę rozłożyć. W mieszkaniu jest tylko jedna łazienka, prawda? Mhm. Coraz bardziej nerwowo patrząc na coraz bardziej światło, coraz bardziej oświetla horyzont. Tak, tylko
wam jeszcze nie mówiłem. Jestem... No? Nie mogę za bardzo być blisko okien. Brzmi to strasznie dziwnie. Wszystko wytłumaczę. Diagnoza dopiero przyszła niedawno. A co, ty chory? Tak, właśnie. Ale to nie te covidowe. Nie. Przebadałem się na wszelki wypadek. Test zrobiłem i na szczęście nie to. Ale światło... Mam problemy. Z tolerancją mojej skóry. Z tolerancją? Co to ta tolerancja? Tolerancja. Tolerancja to... Czas upływa. Tyka. Niemiłosiernie. Bestia w tobie aż. Zabierz nas stąd! Ten... Coraz bardziej nerwowo. Mama jeszcze już wstała może? Nie, aż śpi. Przesuwam sobie ten... Zasuwam zasłony wszystkie. Teraz bardziej uświadam sobie z tragiczności tej sytuacji. Z jej beznadziei. Proszę cię, tato. Tylko jedną rzecz, proszę. No? Nie odsłaniaj okien. Czio? Wiem, to brzmi bardzo... Ale proszę, zaufaj mi. Wszystko wytłumaczę, jak wstanę. Jesteś ewidentnie spanikowany. Twój ojciec to po tobie widzi. Ciężko racjonalnie mu to powiedzieć. Jakby nie zna twojej kondycji i twojej sytuacji. Poprosiłbym cię tutaj o rzut na opanowanie oraz perswazję. 5 sukcesów. W porządku. Ojciec ci ufa. No nie będę odsłaniać. Ale to... Długo będziesz spał? Nie spał całą noc? Tak imprezujesz. Rozśmiałeś, teraz bardziej nerwowy, już taki trochę nerwowy. Jakbyś się pocił tak bardzo jako człowiek, to byś był cały zlany potem. Tak. Może tak powiedzieć. Ja muszę się naprawdę bardzo położyć. Tak. Wszystko wytłumaczę, jak wstanę. Kocham cię, tato. I kładę się na kanapie. Zdurniał na starość. No i idzie sobie. Kładziesz się na kanapie. Szybka myśl. Co z matką? Patrzysz na zasłony, które jak to się rozsunie, 100% że na ciebie pójdzie słońce. Biorę szybko jeszcze jakąś kartkę, w sensie szukam jakiejś wolnej kartki, piszę po prostu coraz bardzo szybkimi ruchami list, po prostu mam światło wstręt, błagam, nie otwieraj nie odsłaniaj okien ten i jeszcze się na wszelki wypadek przykrywam cały jakimś kocem, czy ten po prostu tak dosłownie cały. Mhm. Mamy taką nadzieję, że cię posłucha. No dobrze. Odpoczywasz w tym niebezpiecznym miejscu. Naraziłeś rodziców. Naraziłeś siebie. Dobrze. Zatem przejdźmy do Wendy. Mieszkanie, tak jak już chyba opisywałem na poprzednim rozdziale, jest zawalone stertą papierów, słoików, probówek, różnych dokumentów. Miki nie ma porządku w mieszkaniu, absolutnie, jest kompletnym bałaganiarzem. Widać tylko parę ubrań zawieszanych na wieszakach, ale też na tych wieszakach jest powieszonych jeszcze więcej wieszaków i więcej ubrań. Bardzo użytkowe jak na niego. No, to jest mój dom. Wend się po prostu rozgląda.
co jest jeszcze w tych probówkach? One są puste, czy... Najróżniejsze kolory rzeczy. Widać też jak krew w niektórych. Pozasychane. Piękny. Uśmiecham się dosyć niepewnie. Daruj sobie ironii. Chciałaś miejsca do odpoczynku, proszę bardzo. A co się dzieje? Czemu jesteś taka zdenerwowana? Widać po tobie to strasznie. Miki, nie masz pojęcia, co się odpierdala. I jakby... Musisz bardziej uważać. Przede wszystkim. Uważać na co? Nie wiem, na wszystko. Przede wszystkim proszę, jeśli mogę cię o to prosić, nie używaj swojej mocy publicznie, okej? Siada na łóżku. To jest rozkładane łóżko. Przeczesuje swoje blond włosy. Patrzy się w ścianę. Nie używaj mocy? Ale o co chodzi? Przecież wszyscy jej używamy. Tak, ale twoją widać. Miki, posłuchaj. Zrobimy coś niestandardowego. Miki chce wyczaić, że coś zatajasz. Twoje opanowanie oraz perswazja versus moja, mój spryt oraz spostrzegawczość. Dwa sukcesy. 6 sukcesów. Wendy, ewidentnie widzę, jakby coś naprawdę katastroficznego ci się przydarzyło. Bo wydarzyło. Tak, już przechodzę do sedna. Posłuchaj mnie. Okej. Po kolei. Zatem. Powiedzmy, że narobiłam sobie malutkiego długu. To nie do końca z mojej winy, ale... takiego Nosferatu. No i w każdym razie przyszedł odebrać ten dług i mieliśmy wykonać dla niego pewne zadanie, które polegało na tym, żeby znaleźć telefony od Camarilli, które były wśród śmiertelników. Dziwne, prawda? No i miałam wizję. Miałam wizję i musisz uważać na maszynki do mielenia mięsa. Musisz na nie po prostu uważać, bo to nie masz pojęcia. To było przerażające, Miki. Maszyn? Tak, i ten straszny smród dodatkowo. Smród gazu. Maszynki do mielenia mięsa? To jak... To ma jakąś symbolikę? Widziałam cię martwego, Miki. Tak jak i wielu, wielu spokrewnionych. I był zapach gazu. I... Wiesz na pewno coś na temat inkwizycji, prawda? Wiesz, co to jest? Inkwizycji? Słyszałem o hiszpańskiej z internetu, ale... To trochę bardziej skomplikowane. Po prostu chodzi o ludzi, którzy polują na wampiry. I mają naprawdę do tego niebezpieczne rzeczy. Ja sama dużo nie wiem, jestem w tym nowa. Spytam jeszcze... Nie mam z tym takiego problemu, ale czemu jesteś u mnie? Bo nie miałam do kogo pójść i tak naprawdę gdyby nie ty, to... Chwilę. Ale chcesz mi powiedzieć, że ktoś cię poszukuje? Nie, mnie nie. Jakby nie mają Wendy? nie mają na mnie dowodów. Żadnych. Wendy, spójrz mi w oczy. Czy ktoś chce ci zrobić krzywdę, czy ktoś... Ktoś chce zrobić krzywdę wszystkim spokrewnionym, Miki. Ocknij się, proszę. Zrozum, że jakby skala dotyczy wszystkich. Okej, co możemy zrobić? Jestem umówiona jutro na naradę spokrewnionych. Naradę spokrewnionych? Co to jest? To jest coś, co polega... Miki, ale to są poufne informacje, które ci podaję. Proszę, staraj się je zachować dla siebie, okej? W każdym razie, to jest coś, co polega na tym, że zbierają się anarchowie, zbiera się Camarilla i albo razem podejmują decyzję, albo ścinają głowy innym spokrewnionym, którzy złamali maskaradę.
Będą ścinać komuś głowę? Nie, ale będą się zastanawiać, co mamy zrobić, ponieważ w anarchistach jest kret. I w Camarilli też jest, który pracuje dla Sabatu. Ale wiecie już kto? Gunnar. Gunnar i Utopek. Gunnar. Ten taki Szwed. Tak, co ma brata Dunara. Co był w Jamie Zła. Ogólnie nie chodź nigdy więcej do Jamy Zła. To miejsce przepadło. Dziwne miało... Dla mnie zbyt mało spokojne miejsce. A w porządku. Postaram się, ale to wszystko mi śmierdzi. Może powinniśmy coś działać teraz? No właśnie będę działać. Teraz nie możemy, zaraz słońce wzejdzie. Ale jakby chodzi o to, że... Noce przestały być tak bezpieczne, jak były. Musimy na siebie ekstremalnie uważać. I zwłaszcza ty, bo... Dotarłam do pewnych tajnych informacji. Wraz z Nikitą, którego już poznałeś. Kładzie się na łóżku, bardziej się rozkłada, rozpościera ręce. To co ja mogę zrobić? To jest właściwie dobre pytanie. Nie wiem, ja jutro... Jakby jutro wszystkiego się dowiem, będę cię oczywiście informować na bieżąco, ale Miki, przede wszystkim staraj się zachowywać jak człowiek, okej? Okay? Ze względu na to, że po prostu nie... A jak niby się zachowuje? Chodzi mi po prostu o używanie mocy. Miki, powiem to wprost, mieli twoje zdjęcie. Jak używasz twojej mocy? Co kurwa? Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. I znalazłam ogólnie teczkę, której były zdjęcia różnych spokrewnionych. Na mnie i na jeszcze jedną osobę nie mieli żadnych dowodów, ale mieli dowody na wiele osób. Nawet na taką malkawiankę Aiko, nie wiem, czy kojarzysz. Nie znam. Okej, mieli jej zdjęcie, jak wychodzi ze ściany. Ale może powinniśmy... Właśnie tego nie wiem. Natomiast mówię ci, Miki, dowiem się wszystkiego jutro. Tylko jakbyś... Nie wiem. Poderwał się do siadu, schylił się, patrzy w podłogę, na której są różne książki. Miki chce ci pomóc, dlatego też ci o tym mówię. Musisz na siebie bardziej uważać. Proszę, obiecaj mi. Jeżeli coś nam zagraża, jeżeli tak to wygląda... Kurde, co z Gilim? Albo z Vitalim? Przecież on cały czas jeździ. Wiem, jestem tego świadoma. Dlatego jutro prawdopodobnie wiele rzeczy się wyjaśni. Okej. Nie sądzę, że cię tam wpuszczą, ale... Dlaczego nie? Bo będą tam tylko głowy klanów. No, oczywiście. No może... Może coś zrobimy z tym. Jak wstaniemy. Możemy spróbować. Gdzie znaleźliście te rzeczy? Daj mi pomyśleć. To było... Wiem, że dwa telefony były na uniwersytecie na UW. I to był Wydział Matematyki i tam były te dwa telefony, ale potem pojechaliśmy gdzieś jeszcze. Masz wolną kartkę? Korzystaj. Pokazuję ci półkę z długopisami i ze wszystkim. Okej, w takim razie biorę kartkę i rysuję, a przynajmniej staram się narysować te symbole, które były na tej teczce. Dziwne. Mówi ci to coś? Absolutnie nie, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Okej, świetnie, teraz musimy spalić tą kartkę. Nie. Okej, ale nie może trafić do nikogo. Musimy być ekstremalnie ostrożni, Miki. Jak się składa, że znam kogoś, kto się zna na historii, może mógłby pomóc. To świetnie. Dobrze będzie coś z tym zrobić, czegoś się dowiedzieć. Im więcej informacji zbiorę, tym myślę, że bardziej będę mogła w tym wszystkim pomóc.
wyłączyłam telefon, zanim tu przyszłam i mam nadzieję, że ty też nie masz jakby... No wiesz. Telefonu? Masz telefon stary, jakiś nowy wymieniałeś w ostatnim czasie? Ktoś ci dał? Nie, nie bardzo. W sumie... Sędziwój mi chciał dać telefon, ale nie wziąłem. Może to i lepiej, chociaż nie wiem. Jeżeli by cokolwiek się stało... Nie, nie wiem, nie wiem. Nie mam siły teraz myśleć. Okej, okay, Miki. Słońce już wschodzi, musimy się położyć. Prześpijmy się i pomyślimy, jak wstaniemy, okej? Okay? Tak, idź spać po prostu na łóżku, ja wezmę sobie materac. Mogę ja na materacu, wolę, żebyś został na łóżku. Nie, dawaj. Dobra, nie będę się... Nie mamy teraz czasu na to. Wiem, nie będę się teraz kłócić. Noc, ramka oraz... Znaczy ramka. Upłynęła na... wdrożaniu wielkiego spotkania. Zaplanowaliście pewnego rodzaju dywersję. Gdyby cokolwiek poszło nie tak. Natomiast Gabrielu, ty nieświadomy całego tego wydarzenia, spędziłeś bardzo miło czas ze swoją rodziną, swoją córką, która pokazała ci wiele twoich ocen ze szkoły, rysunków, twoich misiów. Dobrze jest poczuć się żywym ponownie. Dobrze. Wszystkich spokrewnionych proszę o sprawdzenie waszego głodu, ponieważ nastaje nowy dzień. Czy mogę od razu rzucić na rumieniec życia? Możesz oczywiście, wy też oczywiście możecie. Mój głód nie wzrasta. Mój głód nie wzrasta. Mój też. Czy ja mogę jakoś uleczyć swoje rany? Nikito, czemu są i czemu jest 2d10? Bo od razu na rumieniec życia rzuciłem. Ale tylko ja rzucam na rumieniec życia dwukrotnie, bo mam 8 człowieczeństwa. Najpierw rzuciłem na głód, a później na... W sensie na głód po nocy, a później na rumieniec życia. Okej. Okay. Czyli jedynie Ramek oraz Gabriel nie używacie rumieńca życia. Tak, i mi nie wzrasta ten głód. Zgadza się. Bestia czai się tej nocy. Mogę uleczyć jakieś rany, które miałem poprzedniej nocy. Uzyskałem powierzchowne. Tak, wszystkie powierzchowne twoje obrażenia są wyleczone. Dobrze, moi drodzy. Ta noc zaczyna się dosyć wcześnie. Zaczynamy tą noc o godzinie 16:30. Zaczniemy od Wendy. Wendy, zbudzasz się i widzisz, że Miki rozmawia z kimś. Ktoś jest jeszcze w mieszkaniu, nie widać, bo jest za ścianą i z kimś rozmawia. Czy chcesz pozostać w pozycji, jakiej jesteś i posłuchać? Tak. Słyszysz konwersację. Poprosiłbym cię jeszcze o rzut na twoją inteligencję oraz postrzegawczość. Będzie niewiele sukcesów potrzeba. Okej. Okay. Mogę przerzucić? 3 sukcesy, wystarczy. Słyszysz Sandy Vagiuso, rozmawiającego z Mikim. Słyszysz dosyć wyraźnie. One się kłócą. Bardziej Miki kłóci się z nim. Słyszysz słowa, które zaskakują cię. Sandy Vagiuso mówi coś o wypadku, o rodzinie. O tym, że chciał, żeby żył. Miki w końcu ma eksplozję emocji.
To słychać już na całe mieszkanie. Nie, nie mogę uwierzyć w to. Nie mogę uwierzyć w to, że tak to było. Nic nie pamiętam z tego. Byłem na uczelni i wszystko było dobrze. Po prostu obudziłem się i pewnego dnia tak to wyglądało. Jeszcze powiedzieli mi, że prawdopodobnie kogoś zabiłem. Vagus mówi szeptem. Nie słyszysz go. Co robisz? Wciąż czekam. Czyli mówisz mi, że ja i moja siostra zginęliśmy w wypadku? Ale słyszę cały czas coś o więzach rodzinnych. O co z tym chodzi? To coś poza tym wampirzym spokrewnieniem? Nie będę stać bezczynnie i patrzeć, jak się dzieje. Dostałem już pewną informację o tym wszystkim. Nie mogę być niezauważony teraz i nie zająć się tą sprawą. Przecież wielu z nas może się coś stać. Co robisz, Wendy? Wstaję z łóżka. Ostrożnie. Chciałabym się zacząć kierować w ich stronę. Widzisz już w całej okazałości Nivagiusa. Ubranego bardzo człowieczo. Truksowe, brązowe spodnie. Zdecydowanie z innej dekady. Do tego koszula. Czerwono-czarna, taką trochę kratę. Na to wszystko puchowa, zimowa, czarna kurtka i czapka z uszami, taka jak takie rosyjskie są na ogół, grubo włosowa. No proszę, proszę, kogo my tu mamy? Ekscelencjo. Wendy, co cię tu przywiało? Mikołaju, dziękuję za powiedzenie mi, że masz gościa. To nie jest twoja sprawa. To nie tak, że chciałabym się wtrącić, ale jednak pozwolę się wtrącić. Miki, myślę, że powinieneś... Pokazuję mu gestem ręki, żeby jakby ochłonął. Słyszałaś cokolwiek z tego? Dopiero się obudziłam. I lepiej, Mikołaju, żeby tak zostało. Bo to są już sprawy pomiędzy nami. Nie chcę w to mieszać żadnych spokrewnionych. Patrzy sędziwuj na niego, na ciebie. Ma trochę inną aurę niż zazwyczaj. No jest inaczej ubrana. Ach, ta pierwsza noc, wasze spotkanie. Nie wygląda już tak przerażająco jak wtedy. Wygląda dosyć śmiesznie. Nie zna się na modzie, jeżeli o to chodzi. Mikołaju, na ostatnie słowa powiem tylko tyle, byś zrozumiał stopień zagrożenia, jaki jest. To nie są przelewki, to nie są gry, to nie jest kwestia wybrania sekty. Jesteś głupi, młody. Ja też byłem. I konsekwencje swoich czynów noszę do dziś. Natomiast prawda jest taka, że musisz bacznie się przyglądać teraz wszystkiemu. Popieprzone. Akurat w tym muszę się zgodzić, Miki. Sytuacja jest poważna. Potrzebuję zostać sam. Jasne. Wendy, porozmawiamy później, okej? Okej. Proszę, nie rób niczego nieprzemyślanego. Wszystko, co robię, ma cały czas być przemyślane, rozważne, mądre. Mam tego dosyć! Miki,
Rozumiem cię jak nikt i wiesz dobrze o tym. Po prostu pamiętaj o maszynkach do mięsa. No, a my, panienko Wendy, wydaje mi się, że ujrzymy się tej nocy. Zgadza się. Udanej nocy. Wzajemnie. Wychodzi. Miki zamyka drzwi. Zły. Wkurwiony. Dyszy z niego. Jakby mógł, to by zapłonął. Ale wiadomo, co by się wtedy stało. Co robisz, Wendy? Mam cię zostawić samego, Miki? Czy mam do ciebie przemówić? Wendy, ja już sam nie wiem, co się dzieje. On mi powiedział, że my jesteśmy rodziną. A jeszcze raz, jak wyglądała jego sypialnia? To była tak, że tam po prostu ma taką ścianę przedzielającą od tego głównego pokoju? Zgadza się. Chodź, usiądziemy na łóżku, pogadamy. Daje się kierować. Łapię go tak za przedramię i ciągnę go w stronę łóżka. Miki, ja wiem, jak to wszystko może się wydawać pojebane. Ja sama próbuję... Wendy mówi ściszonym głosem. Ja sama ciągle próbuję zrozumieć to wszystko. Nie masz pojęcia, jak dobrze cię rozumiem z tym wszystkim, bo... Wiesz dobrze, że musiałam zostawić swojego brata i w ogóle... Tak, muszę coś sprawdzić w komputerze. Okej. Jeżeli on mówi prawdę, to faktycznie mogę być jego potomkiem. Właśnie, właśnie, Miki. Von Eichendorff? Tak. Stare rodowe nazwisko. Teraz... Nasza rodzina na ogół używa Eichen, po prostu. W tej teczce, którą znalazłam, było napisane, że twoje nazwisko się nie zgadza. Fuck. Że nie powinno takie być. Okej, okay, moje drzewo genealogiczne prowadzi do... Josefa von Eichendorffa. Tak jak patrzę na Wikipedię, on był poetą. Ale jak to się łączy? Czy uważasz, że to jest teraz ważne? Nie, masz rację, ale nie wiem już, Wendy, co robić. Posłuchaj, nawet jeśli byłby twoim... Nawet jeśli byłby twoją rodziną, co z tego? Nie wiem, Wendy, mnie to interesuje, jeżeli ciebie nie... Nie, to nie tak, że mnie to nie interesuje. Próbuję po prostu zrozumieć, dlaczego miałoby ci to przeszkadzać. Nie wiem. Teraz wszystko jest mgliste i nie potrafię tego poukładać. Spotkajmy się może później faktycznie. Okej, powiedzmy, że mam czas do 23:00. Do tam, jakby do tej godziny możesz mnie złapać. Potem nie wiem, ile to spotkanie zajmie. Jeszcze pozostaje kwestia cofnięcia. No właśnie, mieliśmy o tym rozmawiać. Jest jedno laboratorium, z którego potrzebuję różnych leków. Plus potrzebuję lodówki, żeby móc to przetrzymywać w domu. Więcej informacji dam ci po prostu innym razem, bo wydaje mi się, że to nie jest dzień, żebyśmy to załatwiali. To zdecydowanie nie jest ten dzień, ale... Okej, okay, możemy spotkać się później, jeśli chcesz. Co jeżeli nas to cofnie? Jeżeli wrócimy do normalnych żyć, Wendy! Łapie cię rękami za ramiona, patrzy ci w oczy. Może wrócimy? Byłoby cudownie. I wiesz o tym, że...
byłoby naprawdę fantastycznie. Nawet sobie tego nie wyobrażam. No właśnie. Tylko postaraj się nie załamać, jeżeli ten sposób nie wyjdzie. Jeżeli nie ten, to będzie inny. Coś na pewno wymyślimy. No dobrze. Przejdziemy do Gabriela. Ogólnie opuszczasz mieszkanie Mikołaja, oczywiście, żeby nie było. Co byś chciała jeszcze zrobić teraz, w sumie? Chciałabym się spróbować skontaktować z Gabrielem. Dzwonicie do siebie? Tak, zadzwonię do niego. Tylko jak już odejdę mniej więcej parę ulic dalej. Patrzę, kto do mnie dzwoni. O, Wendy. No dobra, odbieram w takim razie. Gabriel, musimy się spotkać. Bez żadnego przywitania. Cześć, Wendy, co tam u ciebie? Przejebane, musimy się spotkać. No dobrze, a kiedy? To sprawa życia i śmierci, 911, ASAP, musimy się spotkać, teraz. Dobrze, gdzie? W sumie... nie wiem, gdzieś koło Brzeskiej albo coś. Albo wiesz co, nie, wiesz co? Spotkajmy się... Też neutralny grunt, czy może coś? Może być. No to nie wiem, możemy... A gdzie jesteś w ogóle? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Po tej złej stronie. W naszym przypadku żadna nie jest zła obecnie, ani żadna nie jest dobra. Wampirek? Boże, wampirek, co ja mówię? Możemy się spotkać u Beksińskiego. Spotkajmy się w centrum. Dobra. Tam, gdzie miałem zaparkowany motor? Tak. Dobra. Odzyskałem go. Weź moje ciuchy. Tak. Mam je, dalej... wyprałem. Znaczy, o. Ala wyprała. Fantastycznie, bo mam dalej kurtkę twojej żony na sobie. No, zapomniałem o tym fakcie. No tak. No dobra, jasne. To... Nie, za pół godziny gdzieś będę. Plus minus. Okej, ja idę szukać przystanku autobusowego. Nie wiem, gdzie jestem. Dobra. To tam, gdzie miałem motor, pamiętasz, nie? Podaj adres. Myślę, że pamiętam adres. No, tam, skąd nas zabrał ten Lukrecjusz. Okej, no czyli chyba koło tarasów to było. Chyba tak. Dobra, to tam się widzimy. Trzymaj Dobra. Się. Dobra. Odkładam telefon. Wendy również i idzie szukać jakiegoś przystanku autobusowego. No, w takim razie szybko się zbieram. No dobrze. Nikito, zbudzasz się. Twój stary przyniósł ci kawę. No wstajesz, synek, co tak długo śpisz? Tak się pochlało? Śmiałam się i wypijam kawę. Mam rumień życia powinno to trochę pomóc. Ale mimo wszystko, ze względu na twoje człowieczeństwo, opanowanie oraz siła woli. Mhm. Cześliczek, odpoczynek, czyliż też odzyskuje jedną siłę woli? Zgadza się, tak. Wszyscy możecie sobie przywrócić, o ile macie taki zasięg, że tak powiem, na przywrócenie. 5 sukcesów. Mhm. Wystarczy zdecydowanie, żeby utrzymać to przez... jakiś czas. Plus minus godzina. Może 2. Musiałem być tak niemrawo, jak ten smak oleju po prostu samochodowego wypełnia moje usta. Tak, kawa jest czarna i niesamowicie mocna. Dla ciebie to jest tak, jak napicie się ziemi połączonej z wodą i odrobiną cukru. Dziękuję, tato. No, co tam się stało? Tyle rzeczy naraz.
Jest mama? Tak rozglądam się. Wyszła. O, wyszła. No dobra, to usiądź, może to ci opowiem. To opowiem ci wszystko. Dostajesz SMS-u. Radzę? Aramek. Napisał ci SMS-a puk, puk. Co tam? Odpisujesz? Ramek, co odpisujesz, Nikicie? Wróżka chrzestna. Po czym odpisuję? No ja, idioto. Czekam na ciebie. Odpisuję... Zaraz będę. Gdzie mam być? Przed domem. Rwy wielkie oczy. Przesuwam tak ręką. No to tak, dałem ostatnio diagnozę światło wstrętu. Muszę chodzić na terapię psychologiczną. Dlategoż ty taki blady był, jak się urodził. A propos właśnie rodzenia i ten. A czemu ty włosy farbujesz? I ten kolczyk. I w telewizji byłeś, my z matką oglądali, ale ty brzydko wyglądasz. Nagraliście? No, tak. No, to dobrze. Ale brzydko. Muszę jedną rzecz was bardzo zapytać. No. Ostatnio przewinęło mi się takie imię Albus? Albus Tarkowski? A no tak, tak. O, to co z tym, bo... To, że mój dziadek był. Mój dziadek. A dobre kontakty miałeś z nim? Znałeś go? Oj, on to podobno w wojnie zginął. O, sorry. Przepraszam, że pytałem. Ale wiesz, no, nie mów... Co to za jakieś angielskie słówka? Nikita, czemu farbujesz włosy, te kulczyki? Byś się ubrał. Porządnie. Przebiorę się, tato. Masz rację. Co, w moje ciuchy? Nie, no masz chyba jeszcze te zapasowe moje. Jak ostatnio byłem u was. I... No może gdzieś tam są, ale żeby to mole nie zjadły. O nie. No to... To pójdę, to szybko się przebiorę. Jak tam pannę już masz? Kobiety to zdradliwe są. Co ty? Ale to dla chłopów już chyba nie ten. Nie. Nie, zupełnie nie o to chodzi. To dobrze, tylko... bo ci wybiję pasem. Sparzyłem się ostatnio. A to tego kwiatu cały świat. Uśmiecham się, przebieram się, szukam. Pewnie jakieś stare to są, w sensie to pewnie jakieś troszkę zatęchłe bardzo, ale przynajmniej jest coś do przebrania. Nie jest to biała bluza dresowa, w której nie, byłem. Jest to sztruksowa marynarka brązowa i sztruksowe spodnie. Ale takie z lat 90. trochę. No szukamy starszych osób, to może się nam... No i... O, dzięki bardzo za gościnę. Pozdrówko mamy. Dzisiaj nie zostanę na obiedzie ani nic. A jak tu? Gdzie? Nie no, muszę wyjść. Jakie Nikita? Cóż, my się nie widzieli, ile to już czasu. Ale na święta będę. Na święta to długo. Ale to może coś jeszcze wcześniej, zrobimy sobie jakiś... Dajmy swój numer, bo telefon zmieniałem. Właśnie ja też zmieniałem i cały czas go nie pamiętam. Nikita, czemu ty taki roztrzepany? Ty politykiem chcesz być. Życiaku! Mam dużo na głowie ostatnio. Chyba włosów. O, nieprawda, przecież ostatnio ścinałem, nie widać? Kocham cię, tato. No. Szufla. Szufla, tato. Ciska cię równie mocno, co ty jego. Ale to jak nie przyjedziesz na święta, to cię wytarmoszę za uszy. Tylko nie to, pamiętam. Cały przedszkolu miałem cały czas czerwony. No. To cześć, tato. No, tam grzecznie się zachowuj. Byś się nie rozpił. Wdam się w rodzinę.
Co? Co się kurwa powiedział? Nic, nic, tylko tak... Tak pod nosem to powiedziałem bardziej. Że piję? Już nie piję tyle. A z dziadkiem, wujkiem to tam dobrze. A i twój brat przyjeżdża. Kiedy? A też na święta będzie. No, no to i wspaniale. Ale ja już naprawdę muszę lecieć. Będziemy w kontakcie. Jeszcze przyjdę. Cześć. I no już teraz już ostatecznie wychodzę. Mhm. Schodzisz. Widzisz van. Ramka. Nieoznakowane, ciemne szyby. Srebrne. Ramek. Widzisz go idącego po chodniku. Uchylam okno. Wystawiam rękę. No, Nikita, zapraszam do karocy. Siadam. No, szybko właśnie mnie wyśledziłeś. Wyśledziłeś. Takie słowa to łowcy znają. Ja jestem komputerowcem, wystarczyło wpisać w bazie danych i jesteś. Ja mam jakiś notatnik, jakby nadajnik wszczepiony? Jak coś to możesz powiedzieć, nikomu nie powiem, że mi powiedziałeś. Słucham? A czy mam jakiś nadajnik wszczepiony? No... Nie no, po prostu jesteście zarejestrowani pod tym adresem, w sensie twoi rodzice. Rozumiem. Nikita zachmurzył się. Przemowa gotowa? Jakieś ostatnie słowa? Nie, żadnych ostatnich słów. Dzisiaj nie jest dzień na ostatnie słowa. Nie pozwolę, żebym miał ostatnie słowa dzisiaj. Jak coś masz swoje ubranie, które miałeś na sobie w siatce. Reklamówce takiej z Biedronki. Tak, zabieram je. Pamiętaj o nich. Dobrze. Zdecydowanie entuzjazmu to ci nie brakuje. To ci mogę powiedzieć. Żeby tylko się utrzymał. Muszę kurwa dzisiaj coś zrobić i boję się, że to mnie przerośnie, ale jestem pewien, że muszę to zrobić dzisiaj. Wiesz, czujesz to takie uczucie, że kiedy coś majaczy ci na horyzoncie, to z jednej strony czujesz ten taki lekki strach, a z drugiej strony nieustanną determinację, która pcha cię w tym kierunku. Słuchaj, no... Determinacji, niedeterminacji. Jakbym tego nie zrobił, to by było gorzej. Raczej tutaj... No wiesz. To raczej nie jest do końca moja decyzja. Muszę zajebać mojego stwórcę. O. I to kurwa musi być dzisiaj. Bo nie mogę przyjść po prostu do nich. O, słuchajcie, no bo... Rozumiecie, że zataiłem to, że jestem właśnie z... tych przeciwników. Zgadzam się, na stand-upera byś się nie nadał. Ale... Słuchaj, jeśli się postarasz, to może ci się uda. Ja nie znam przyszłości, znam tylko niektóre rzeczy. Przyszłość jest esencją informacji, które ma się teraz. Słuchaj, no mam jeden trop. Pamiętasz, odkryliśmy, że ten Gunnar jest z Sabatu. On miał swoje miejsce i on był brudża, tak jak ja. Mhm. I Sylwia wie, gdzie zacząć przynajmniej. Tak, ale wcześniej chciałbym kogoś poprosić, żeby mi towarzyszył. Muszę zebrać wszystkie osoby, które są gotowe pójść ze mną. Ramek powstrzymuje się trochę od śmiechu. No dobra, to gdzie chciałbyś się na początku kierować? W ogóle słyszałeś, gdzie odbywa się narada? W Pałacu Kultury, prawda? Nie, nieprawda. No to mi
wyleciało. To piszę do Wendy. Jestem z Ramkiem. Czy, jeśli tak, gdzie się spotykamy? Będę, Wendy natychmiast odpisuje. Będę się widzieć z Gabrielem pod złotymi tarasami. Ja się drapię głowę. Wiem, że złote tarasy są dalej od... Piszę też Nikicie. Pamiętaj, dzisiaj o północy w Teatrze Dramatycznym. Teatrze Dramatycznym. Tak na głos to mówię. Których telefonów używacie do tych informacji? Ja używam telefonu Camarilli. Ja również. No, co, podjęta decyzja, gdzie chcę zgromadzić swoją drużynę? Przed wyruszeniem w drogę trzeba... Zgromadzić swoją drużynę. Tak, grałem w taką grę. Było tak. oni chcą się spotkać w centrum, ale to jest daleko od jamy zła. Z drugiej strony naprawdę cholernie boję się wtajemniczać w to Wendy. Boję się jej reakcji, boję się, co mogłoby jej stać. Po prostu się boję. Nie wiem. Powiem ci tak, młody. Zrób coś, czego nie będziesz żałował przez całą wieczność później. What? Powiedzieć. Zgromadź sobie zecy za i zgromadź sobie zecy przeciw i później podejmij decyzję na tej podstawie. Dobrze. Piszę do Gabriela wiadomość, która brzmi tak. Jest enigmatyczna, ponieważ pamiętam, że Gabriel ma telefon niezabezpieczony. Spotkajmy się tam, gdzie wilk miał swojego brata. Błagam, żeby Gabriel to zrozumiał. A jeśli nie, to... Odpisuję okej i wielokropek. Z względu na dziwną enigmatyczność tego wszystkiego, poprosiłbym mimo wszystko o rzut na twoją inteligencję oraz... Nie, przepraszam, na twój spryt oraz śledztwo. 5 sukcesów. Wystarczy, żeby zdać sobie sprawę, że mówi o jamie zła. No, najpierw po Wendy. Znaczy w miejsce, gdzie miałem się spotkać. Jesteś jeszcze w domu. Okej, no to jak już jestem tam ubrany, to biorę rzeczy Wendy do jakiegoś plecaka. Wołam Ale, jeśli jest w domu. Tak, co tam? Muszę pojechać na chwilę. Jakaś chyba ważna sprawa. Wendy coś chciała. Mówiła, że sprawa życia i śmierci. O Jezu. Na pewno musisz jechać? Tak. W sensie wątpię. To jest po prostu miejsce do obgadania czegoś. Wątpię, żeby to było, wiesz. Uważajcie na siebie. Będę was informował na bieżąco. No dobra. Dobra, trzymajcie się. I daję buzi w policzek i idę do swojego motoru. No, odwzajemnia pocałunek. Pa, tato. Pa, słońce. Do później. No i siadam na motor i jadę tam, gdzie miałem wcześniej zaparkowany ten... A właśnie jak się rozwiązała sprawa z tamtym motorem, co tam stał? On został... Scholowany, czy ten, co w centrum stał? Czyj motor? Mój motor. Ten, który stał w centrum. Przez dość długi czas. Nie masz pojęcia. Ale nie, bo ja go byłem sprawdzić. No tak, to było odholowane. A. Zapłaciłeś trochę. Dobra. 1800 zł. No dobrze. Okej. Okay. Czyli jedziesz pod jamę? Nie, jadę tam, gdzie się umówiłem z Wendy.
Czyli najpierw do centrum. Tak, do centrum. Dobrze. Wszyscy wyruszyliście w pewnym stopniu. Najpierw Wendy oraz Gabriel będą mieli swoje spotkanie. A was zapraszam po przerwie.